Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Ja jestem Ucek i witam was w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, jesteśmy w Teshamutna. Jakiś tutaj... W ogóle jakiś rysztunek chyba z Teshamutna zdobywamy powoli. Rękawice. Spodnie, ale... A co daje? Daje tu bonus, patrzcie. Zabicie przeciwnika odnawia żywotność. Wartość odnowionej żywotności jest równa procent maksymalnej żywotności za każdy element zestawu. Obecna premia... Dobre to jest, ale wolę swoje. To jest trochę słabsze od mojego, ale spoko. Ale tych wzorów tu, ale wszystkie się powtarzają już. To chyba tutaj. To chyba ta klatka. Kagmara tu trzymali. Ciekawe, co się stało z nim. Co tu robią te klatki? Że trzymano tu tylko jednego wampira. A tak, widzisz, moi przodkowie nie byli zbyt humanitarni. Uznali, że najlepszą karą dla Kagmara będzie dręczenie go zapachem krwi, której nie będzie mógł skosztować. Dlatego trzymali tu również ludzi. Ludzi, z których upuszczali krew. Kagmar szalał z bólu i złości, a ludzie wykrwawiali się i umierali. Potraktowali ich jak bydło. Chciałbym zaprzeczyć, cofnąć czas, ale to niemożliwe. Mogę odczuwać jedynie wstyd za moich pobratymców. Nie obwiniaj się, nie mogłeś nic zrobić. Bierzmy się do roboty. Racja. Przygotowałem przynętę, rozłóż ją proszę. Najlepiej przy wejściach do tuneli, wtedy zapach najskuteczniej się rozniesie. Umieść przynętę przy wejściach do tuneli, żeby potwory szybciej wyczuły zapach. Ciarki mnie przechodzą, kiedy sobie pomyślę, skąd te tunele się tu wzięły. To była naturalna kolej rzeczy. Zapach śmierci przyciągał trupojady. Czekajcie, wypijemy odwar, bo tu będzie pojedynek z tymi trupojadami, a to może być trudne. To wytrzyma? Nie wygląda na jakoś nadzwyczajnie wytrzymałe. No jeżeli nie wytrzymały, to złożone. Została ostatnia. Myślisz, że to zadziała? Mam nadzieję. Mięso cuchnie tak, że czuć je chyba w Nowigradzie. No Regis, jestem gotowy. Przynęty rozłożone, co teraz? Wejdę do klatki, a ty mnie skujesz. Stop, z którego jest zrobiona, blokuje przemianę we mgłę. Wydawało mi się, że nie będziesz chciał uciekać. Będę cierpiał. Jedyne, o czym będę myślał, to żeby przestało mi boleć. Wtedy nie ręczę za swoje czyny. Kurwa, ale to będzie cierpienie dla niego. Ja się kręcę. Potwory zwietrzyły przynętę. Poza tym zaczyna mi się już kręcić w głowie. Od krwi? Ktoś, kto nie przeżył wampirzego łaknienia krwi, nie wie, co to jest pragnienie. Może umówiły się na jakieś hasło? Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. Co wtedy? Nie o wiem. Kurwa! Uspokoję cię, ja Regis poczuł krew. Jest ona strzała, kurwa! O, wampir! Jest
Katakan! No już ledwo co wytrzymuje, patrzcie. Wytrzymaj jeszcze, już cię opuszczę. No kurde, aż uciekł. No tak, bo się słuchają wampirów wyższych, wampiry niższe. Znaczy... słuchają się, to jest... Tamten się wystraszył po prostu. Musisz jeszcze wytrzymać. Za kilka godzin krew zaschnie, jej zapach nie będzie ci. O kurde. Ale się poświęcił ten Regis. Kurde. Już. Zabiorę cię stąd. Mikstura. W tym stanie nie dasz rady jej przygotować. Pomogę ci. O kurde, się porobiło. Lepiej ci? Cóż, szczytową formą bym tego nie nazwał i zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie, ale dziękuję, już lepiej. Ale te żyły, patrzcie, kurde. Nie powiedziałeś mi, że tak to będzie wyglądało. Nie ma o czym mówić. Jest o czym mówić, bo jakbym wiedział, że poddasz się takim torturom, to co byś zrobił? Znalazłbym Detlafa w inny sposób. Tyle, że ja nie chciałem żadnego innego sposobu. Nie pomyślałeś o tym? Nie, bo żadne rozumne stworzenie nie chce się narażać na taki ból. Pod tym względem niczym nie różnicie się od nas. Mówiłem ci, w ten sposób spłacam dług, rozumiesz? Wielki dług, który zaciągnąłem u Detlafa. Gdybym miał zrobić to jeszcze raz, nie zawahałbym się. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury. Nie pomieszałeś proporcji czasu ważenia. To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No dobrze. W takim razie zaczynajmy. Pewnie będziemy wiedzieć, dlaczego ich mordował i zobaczymy pewnie, co się stało, nie? W jaki sposób on to robił. Wepchnął się pan w kolejkę. Ależ panie hrabio, mam spotkanie. Zaraz... Proszę pana, pan był pierwszy. Proszę, pan usiądzie. Ten pan był tu pierwszy. Rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem. Nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego. Dziwne, nie? Pije z tym gościem? I wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział, jaką miał minę. Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, Detlafie?
No jak swojego go traktuje. I on go później zabije? Bez sensu. I wtedy moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? Ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. Wybacz mi. Co? O kurwa. Cybuta jest. Ale zobaczcie, że on tego nie zrobił z premedytacją. Czyli po prostu niechęć mordowania. Widzieliście kartkę? Tam chyba było zapisane jego imię, tego gościa, którego miał sprzątnąć, tego jego przyjaciela. Kurde, dziwne to jest. Jakby ktoś mu kazał to robić. Nareszcie się obudziłeś. Wierzgałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie. Nie było to zbyt przyjemne, ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie Delacroix nie przyszło Detlafowi łatwo. Wygląda na to, że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił, a ciało poświatował. Potem wpadł w furię i oderżnął sobie rękę, którą dokonał morderstwa. Bardzo interesujące. I zupełnie niepodobne do Detlafa. Widziałeś coś jeszcze? Widziałem sytuację, w której Delacroix bezinteresownie okazał Detlafowi sympatię. To był chyba początek ich przyjaźni. Skąd ta niepewność w twoim głosie? Bo to nie było nic wielkiego. Zwykła, codzienna sytuacja. Przecież wizje miały być związane z silnymi emocjami. Widocznie w Detlafie właśnie takie emocje wywołała. Zważ proszę, że później jednak dokonał mordu na Delacroix. Zabicie kogoś, kogo darzy się sympatią, nie może obejść się bez emocji u nikogo, nawet u wampira. Widziałeś coś jeszcze? Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Stoisko Pucybuta. Detlaf poznał tam Delacroix i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta, a sam Pucybut zachowywał się, jakby znał Detlafa. To byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem, choć nie spodziewałbym się rewelacji. To nasz jedyny trop. Idę pogadać z dzieciakiem. Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. Rozumiem. W takim razie odpoczywaj. Wrócę, jak się czegoś dowiem. Ciekawe, kto robi, kto kazał Detlafowi, bo on miał kartkę z imieniem Delacroix, zauważcie. Nie teraz, Geralt. Nie jestem w stanie zrobić kroku o własnych siłach. Myślałem, że coś pogadamy jeszcze. O, odwar regeneracyjny, dobra. Ale wracając do tej wizji. Widać, że Detlaf taki zły nie jest. On wydaje mi się, że ktoś go, nie wiem, ale nie rozumiem dlaczego on nie chciałby go zamordować, to było widać.
w jego uczuciach i po tym, jak odciął sobie rękę. To było widać. Nawet takie ustąpienie miejsca wywołało u Detlafa silne emocje. Nie jest, on mi się wydaje... Daje mi się, że Detlaf nie jest zły. Po prostu ktoś nim kieruje. Że on coś takiego robił. I te wszystkie morderstwa są właśnie tym spowodowane. Dobra. Musimy znaleźć Pucyputa, ale jeszcze mamy poszukiwanie tajemnicy zaginionej łyżki. I musimy iść do Bażancierni, czyli Bażanteria? Bażanteria chyba to się nazywa. No, dostaliśmy, znaleźliśmy tą łyżkę w tym starym domu, tam gdzie wicht plamisty był, tam gdzie Marlena była. No dobra, zobaczymy. Ale ciekawe jest, bardzo ciekawe to jest, jak to się potoczy dalej. Czy rzeczywiście Detlaf nie jest zły, tylko ktoś nim kieruje? No, moim zdaniem tak, bo nie trzymałby tej kartki z imieniem go oczywiście. Dobra, idziemy do tej Bażanciarni zapytać o tą łyżkę. No, kolejne... Nie, mogę w ciebie strzelić z kuszy, czekaj, gościu. To ty jesteś. Czekaj. Kurde. Hecia. Jest taki mod, który możecie sobie ściągnąć z Nexus Mods, który możemy zabić wszystkich, którzy spotkamy po drodze. To jest bardzo ciekawy mod, nie? Dobra, pokaż. Do jakiej potrawy używa się sztuczców takiego rodzaju? Cholipcia, to wygląda na fikuśną łyżeczkę do bulionu, fikuśno. Jakiś klucz. Tu coś jest napisane? Tak. Ta karteczka skierowała mnie do was. Wiesz, co może otwierać? Nigdy jej wcześniej nie widziałam. Ale poszperaj w piwnicy. Tam zostało jeszcze mnóstwo szpargałów po poprzednim właścicielu. Dziękuję. Jedzcie, pijcie i radujcie się! Taka rzecz lebioda! No ale tu ja jestem tylko ja, więc nie wiem do kogo ty mówisz to. Dobra, jeszcze ci opędzluję tą piwnicę. Jeśli pozwoli. Stary co? Stary pamflet. Ludu Buklero, obudźcie się, jesteście robieni w bambuko przez elfy rządzące... A co, stary jakiś list seoskanego obywatela. To jest jakaś szafka. Książka kucharska autorska z Nigolea Luisa Serkisa. Książka zawiera setki przepisów, jednak po ostatniej stronie zamiast recept na przygotowanie królika po buklersku jest kilka chaotycznie zapisanych linijek. Na rany lebiody przekopałem się przez dziesiątki elfickich manuskryptów i odkryłem to. Już wiem, do czego służy łyżko klucz zakupiony przeze mnie na aukcji. Ten klucz otwiera pracownię legendarnego Ramzesa Gortona, patrona elfickiego kapłana bogini Nanarebi, którego kulinarne rycmistrzostwo do dziś jest niedoścignięte przez żadnego kucharza. Jeśli uda mi się odnaleźć ruiny w tej świątyni gdzieś w puszczy Blesse, znajdę wszystkie jego legendarne przepisy. Nie mówiąc już o innych bezcennych skarbach, które skrył w swojej pracowni ten arcykucharz. Resztę fisu pokrywa wielka, tłusta plama. O, proszę bardzo, czyli jakaś misja jeszcze poszukiwawcza, więc dobra odskocznia od trochę jeszcze... Dobra odskocznia jeszcze od tych głównych założeń. Dzisiaj jeszcze pójdziemy oczywiście do tego Pucybuta, bo pewnie tutaj znajdziemy skarb i wyjdziemy stąd. No pewnie Pucybut gdzieś w Buklery będzie na... w jakichś slumsach Bukler. No dobra, zobaczmy. Ale wybaczcie mi za to moje lektorstwo, nie jestem z tego dobry niestety. Lubię czytać dla siebie niż dla innych, to... Żeby ładnie wam przeczytać, to muszę przeczytać to dwa razy, żeby już to jakoś brzmiało. Nie jestem dobry w czytaniu czegoś, czego jeszcze nie widziałem na głos. Bo musiał się trochę dykcji nauczyć, jeszcze poprawić sobie umiejętność tą czytania na głos. Musicie mi wybaczyć. Wybaczcie, ale chcę wam przeczytać to, bo
też się tym interesuje, nie? Jeżeli to mnie nie interesowało, to bym pomijał tak jak resztę tych rzeczy, które znaleźliśmy w znakach zapytania, czy po prostu ogólnie jak leżą w domach jakieś księgi, to wtedy je też omijam. Ruiny świątyni bogini. Jest jakieś wejście. To ja tu nie byłem przypadkiem? A tu byłem chyba. Czy nie? Nie, chyba tu nie byłem. Mnie się wydaje, że byłem tutaj. O kurwa, tu jest wysoko. Nie wiem, czy stąd zeskoczę jakoś bezpiecznie. Lepiej wolę się zabezpieczyć i zejść stąd. Oła. Nie mam nadzieję, że Geralt sobie nóg nie połamie przy moich takich skokach. Tu jest jakieś zejście. Nie, tutaj nie byłem jeszcze. Tutaj się wejść nie da. Gdzie klucz? No właśnie chyba łóżko klucz. Jest jako skrzynia. Przepis na pastę, na placek, na rachki. To będzie trzeba chyba zanieść do domu i może coś, ktoś tutaj będzie mógł przygotować to. Kucharz na przykład w moim domu. To będziemy musieli zrobić później. Dobra, szukajmy tego pucybuta. Coś, no, tak jak mówiłem, no w slumsach może nie za bardzo, bardziej w dzielnicy portowej. Dobrze, że nie w dzielnicy czerwonych latarni. No dobra, mamy 21 minut, pogadamy z pucybutem. Pewnie ta rozmowa trochę się przeciągnie, jak zwykle w tym Wiedźminie jest wiele historii tutaj. W każdej tej misji, więc na pewno będzie coś... Witam. Pamiętasz mnie? Pożyczyłem ci na wino. Nie, nie pamiętam cię. Napełnisz mnie miłością? Dobra, ona ma... Dobra, będziemy gadać z ulicznicą, z paniami lekkich obyczajów. Co ten pucybut? No, to jak to wytłumaczyć? Nieważne, czy leje, czy słońce przypiega przez tydzień. Tutaj zawsze jest błota po kostki. Nie moja wina, taki mamy klimat. Ci dam klimat, Zara. Co rano wylewasz, pomyję. Tu i przed naszym warsztatem. Żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Dobry ten mały jest. Teorie spiszę pasem na dupie. Dawać go. Zostawcie go. A ty co za jeden? Nic wam do tego. Ale póki tu jestem, nie tkniecie dzieciaka. Tak? To wrócimy jak sobie pójdziesz. Spróbujcie, a znajdę was. Grozisz nam? Tak. Oho, chyba będzie bitwa. Ostatnio dostaliśmy w pierdol. Boż ty. Nie będzie obwieść z północy nam tu wyżej strał niż dupę miał. Najpierw obijemy gębę jemu, a potem zajmiemy się szczeniakiem. Dawaj, na niego! Ostatnio dostaliśmy w pierdol, ale mieli pały gówniarze, a tutaj mogę kontrować ich ciosy. Ode chce ci się pomagać, młodociany morzusto, chodźcie go! Zamknij ryj! Na raz, na dwa! Gnoju jeden! Szkoda, że miecza nie mogę wyciągnąć. Dobra, jeden w ryj. No z krasnoludami nie dał rady, bo oni mieli... O ty gnoju! O ty gnoju! Uderzyłeś mnie! Proszę wypierdalać. No i leżą gnoje. Ten se but... nie tylko buty pobrudził, ale i spodnie. Zobaczcie, jaki brudas. Co to ma znaczyć? Co to za bójki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie. Jak w ryja dostał! A tak! Coś słyszałem. A ci tutaj to co? Przeszkadzali w rozmowie. Utrudniali śledztwo. Rozumiem. No nic, posiedzą sobie kilka tygodni w ciupie, to im się odechce przeciw księstwu występować. Opa, gnoje! I dobrze ich tam. Dobrze ich tam. No mały, masz szczęście, że tu byłem. Niesamowite! A
Ależ ty umiesz machać tymi łapami. Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet. Mały, kurde, wyszczekany. Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz, zaraz. Zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. Ale ja mam czyste buty. W tym mieście nikt nie ma czystych butów. Chyba, że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam. Kurwa, no chyba nie mam wyjścia. Ale mały skuba jest, nie? Człowiek interesu. No, dobra. To o co chciałeś zapytać? O jednego z twoich klientów. Wysoki, nosi ciemny, elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec. Coś mi świta. No, nie ukrywam. Jakaś skromna sumka mogłaby mi odświeżyć pamięć. Ale to jest człowiek interesu. Powiedzmy, wystarczy... 500 koron. Co? Chyba oszalałeś. Na co ci tyle pieniędzy? No jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć kram z takim wielkim kolorowym szyldem. I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnię, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże? Ale wiesz, potrzebuję kapitału. No sorry, gościu. Ale ci nie pomogę. Nic z tego. Nie będę się dokładał do twojego szemranego interesu. Powiesz mi, co wiesz. Za darmo. Tak, oczywiście. Jak sobie jaśnie pan życzy? Nie wiem, jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. Co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz, gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz ty na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Może widziałeś, skąd przychodzi? No przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się, skąd przychodzą klienci. Widzę, że marnie wam idzie. O, Regis! No, lepiej ci? Tak, dziękuję. Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy. A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zabrudzony but wystarczy przetrzeć, aby lśnił jak kopuła katedry świętego Lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, możesz obsłużyć 3 razy więcej klientów i o wiele więcej zarobić. Dam ci ją, jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego szukamy. To jest podejście. No, ale nie zrobicie mu nic złego, prawda? No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę bardzo miły. Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się poprztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie, takim z czerwonymi drzwiami. Ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trop. To może zanim pójdziecie, zaopiekuję się pańskimi nóżkami. Z całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. Dziękuję. Ale może innym razem. Ale Regis ma podejście, kurde. Podoba mi się to podejście Regisa. Dobrze, moi, to ma 29 minut prawie. Bardzo dobrze, że ci się moje wino podoba. Dobrze, moi drodzy, rozpoznałem... Ty poradziłeś z tym małym. O? Do dzieci trzeba mieć właściwe podejście. Tak, właśnie widziałem. Znaczy, trzeba je przekupywać właściwymi rzeczami. Dobrze, moi drodzy, krótka rozmowa na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Ja już was zapraszam na następny odcinek. Przeszukamy kryjówkę Detlafa, może się tam kryje. A może znajdziemy jakieś ślady jego. A tymczasem zapraszam was już na następny odcinek, tak jak mówię. Kurde, powiedziałem, co będzie w następnym odcinku i już was zapraszam na następny odcinek. Bo mi się skała puczkałem się trochę. Dobrze, moi drodzy, trzymajcie się, do zobaczenia. Już nie będę mówił więcej, bo znowu się zakała puczkami i znowu coś powiem co innego, co chciałem powiedzieć, a co nie... I widzicie, już się zaplątałem. Do zobaczenia.